Szybki mecz. FIFA mi się nie podoba. Albo Barceloną na słabszą drużynę. Boca Juniors. W ogóle FIFA ma kolorystyka. Kolorystyka FIFA mi się bardzo podoba. Teraz, w tym wydaniu. Ale, no proszę ja was, bez przesady. FIFA nie należy do gier, w które będę pogrywał bardzo często. Song w ogóle. W ogóle nie wiem, co tutaj... Co tu jest? Ibrahim Afellay. Kupili go za 2 miliony prawdziwego, dobrego. Piszczek! Dobrze widziałem! Widziałem piszczka tam? Czy mi się coś powaliło? Beka. Pedro. Do piłki dochodź. Fabregasie. Dobra, Dani Alves. No, złe podanie Daniego Alvesa. Rodriguez. Ledesma. Aguirre. Nie wiem, jak ich się nazwiska wymawia, ale FIFA się. Jak na razie. Mówię, że bugów nie ma takich jak w 13. Chociaż w 13 i tak zmanipulowali, Cesc Fabregas. Burdisson jest dobry. A i Czar i nie jest ta. Tutaj powinno być coś takiego jak, że zawodnicy zachowują się tak samo jak na boisku, czyli sami dochodzą, ci, którzy dochodzą sami do piłki, chcą się, starają się grać, to powinni automatycznie dobiegać do piłki, takie zachowania boiskowe. Tak już przyzwyczajenia, a nie takie o samemu wszystko robić. Znaczy to by było dużo wspomagania, ale bez przesady. Bez przesady FIFA teraz cieniuje jak nic. Taki zawodnik jechał całe boisko. Gareth Bale? Co jest teraz? Nic, dobra. Pedro dogrywał do Messiego, ale źle. W ogóle Messi jeszcze piłki nie miał. Ten wasz Bóg futbolu. O, dobra, Messi. O winku mowa. No i... Jest! Fabregas. Fabregas i mamy 1-0. Barcelona prowadzi... znów. Nie ma czegoś takiego jak pomiń powtórkę. Bo mi się nie podoba. To na przykład, że... Dobra. Dobra, ale nie ten się zamienia. Lionel Messi. Messi. Lionel Messi. No i widzicie? Przyjmuje piłkę jakiś kurwa tępy gleń. Nie podoba mi się FIFA w tym aspekcie, ale wiem, że tego nie ma. Teraz. O, widzicie? Wystawia sobie, tak piłkarze nie robią. Kurwa! Dobra, podanie do Messiego, Puyol do Messiego. Messi chciał do Neymara, ale widzicie, to jest błąd FIFA. FIFA nie wy... FIFA za mocno wypuszczałem sobie piłkę i dlatego... Dlatego nie mamy bramki Neymara. W ogóle fajnie zrobili, że
Tak staro wygląda, te kwadraty. Dobrze, mi się podoba. Oprawa FIFA na plus. O, i widzicie te pierdolone wypuszczenie piłki. Neymar ma bardzo, moim zdaniem, zaawansowane trzymanie piłki przy nodze, ale... O, i widzicie za mo... O, takie coś mi się... To powinien przycisnąć guzik, który wypuszcza piłkę. A nie. Jakieś głupkowate wypuszczanie piłki, no bez przesady, ludzie. Kolory FIFA fajne. Grywalność do dupci. Ja nie wiem. Jakiś Martinez. Dobrze, że przynajmniej starałem się podale. Ajaj, Pedro! Ładne podanie od Neymara. Myślałem, że już nie zdążę. Ale jakoś się udało. O, i widzicie? Takie bezsensowne podania są do dupci, ale nie, że besz tam FIFA, bo besz tam FIFA. I bardzo mi się nie podoba FIFA. Na przykład, o! O, o, o! Ogólnie sterowanie zawodnikiem ładnie, zrywy, szybko robi wszystko. Dobra, Messi. Messi do Neymara, Neymar wychodzi praktycznie sam na sam, ale zostawia go. Uprzedza go obrońca, Messi podaje do Iniesty, Iniesta odgrywa do Messiego. Messi lewa flanka, dorzuca do... O Jezu, źle dorzucił Lionel Messi. Dobra, jakiś Desma. Young players, all young players. Fuck. Dobra. Ja nie robię zmian, bo się nie opłaca. Wygrywam 1-0. Tylko, że po tej akcji mogę przegrywać właśnie 1-0. I chyba przegrywam 1-0 i Valdez. O, takie dogrania to wiecie. Schufta się. Schufta się. Schuf. I koniec drugiego meczu. Mam nadzieję, że się podobało. Łapka w górę, nie w dół. Komentarz, subskrypcja. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na pewno nie z FIFA, ale czekajcie. Gry treningowe. Można grać w gry treningowe. Czy tylko przed meczem? Kupał do farsy Ultimate Team. A tryb kariery? Dobra, Boga. Co to jest? Dobra. Mam nadzieję, że się podobało. Łapka w górę, łapka w dół. Komentarz, subskrypcja. Bye, bye.